już w momencie, kiedy jadę, często mam takie odczucie, jakby czas zwalniał. W idealnym świecie najlepsze byłoby to, żeby po prostu nie dotykać ostróg w ogóle podczas przejazdu. Wjeżdżając na arenę, musisz być pewny, że twój koń jest częścią drużyny, że jest skoncentrowany na tobie. I to, co często mówię, że moje ręce i nogi to nie jest narzędzie represji, tylko komunikacji. Każda utrata kontroli czy panowania, że tak powiem, nad koniem w reiningu jest negatywnie oceniana. Koła w reiningu powinny być zarówno prawe, jak i lewe, z lustrzanym odbiciem siebie. Bardzo ważne jest pierwsze uczucie po zagalopowaniu. Jeżeli czujesz, że koń jest bardzo zrelaksowany, to wiem, że mogę na kole troszkę więcej zaryzykować, tak? Czyli mogę jechać trochę szybciej. Jeśli będę prowadził konia na kole i będę siedział prosto i się lekko przekrzywię w lewo, dla mojego konia to jest sygnał troszkę w lewo, lekko w prawo to jest prawo. To jest coś, co po prostu jeżdżąc robimy, już na tym nie myślimy tak naprawdę. Koła są nieskończoną linią. Jeżeli mamy dobrze ustawionego konia na kole, możemy jechać w nieskończoność i mieć czas na to, żeby poprawiać siebie, poprawiać konia. Rozpoczynam spin. Chcę, żeby do inicjacji tego manewru wystarczyło dotknięcie jego szyi zewnętrzną wodzą. Koń powinien wejść do spinu bardzo powoli i rozpędzać się z każdym kolejnym krokiem przez 4 obroty, nie gubiąc swojej pozycji, aż do czasu zatrzymania. I bardzo ważne, gdy się zatrzymuje, żeby się zatrzymał na linii, żeby przednie nogi i tylne nogi były w jednej linii. Czyli jeśli przednia noga lewa jest tej samej linii, co tylna prawa, to będzie to na granicy i dostaniemy jeszcze zero. A jeśli ten koń będzie troszkę przestawiony, zaczniemy dostawać punkty karne. Musimy się czuć naprawdę, ciężko powiedzieć, troszkę może zarozumieli, tak? Że jesteśmy w stanie to zrobić dużo lepiej niż wszyscy inni i pozwolić po prostu mu się zakręcić, zaufać mu i pozwolić się zakręcić, tak? Najważniejsze w reiningu są stopy. Bo tam można zdobyć najwięcej punktów, tak? Bo są 3 lub 4. Więc jeśli mamy konia, który bardzo dobrze stopuje, na pewno nam to daje troszkę przewagi. Jadąc do stopu, starasz się wyprostować swojego konia, zbudować prędkość i wtedy, kiedy ona jest naprawdę duża, powiedzieć wow i zdjąć z niego nogi, to teoretycznie powinno wystarczyć do tego, żeby się dobrze zatrzymać. Twój koń biegnie całym koniem, jakby wszystkie jego 4 nogi są naprawdę zaangażowane w galop i budujesz tą prędkość. Na końcu po prostu mówisz wow. Nazywam się Bogdan Czarnik, jeżdżę konno od prawie 30 lat. Nie jest to trudne, bo sam mam prawie 50. Jeżdżę dyscyplinę jeździecką, która nazywa się reining. Jest to ujeżdżenie westernowe. Można powiedzieć, że to jest ujeżdżenie na dużej prędkości. Pierwszy raz zetknąłem się z reiningiem i z jazdą westernową w Starych Żukowicach, gdzie poznałem Aleksa Jarmułę. Później wyjechałem za granicę i zobaczyłem to w dużo większej skali, bo tam było to bardziej spopularyzowane niż w Polsce. I też chciałem to robić. Chciałem jeździć w kapeluszu, chciałem jeździć w dżinsach, chciałem mieć kowbojki z ostrogami i chciałem się na koniu ślizgać i spinować. Pierwszy raz siadłem na konia, to pojechaliśmy z rodzicami na wakacje nad morze, więc tam pierwszy raz sobie, że tak powiem, wziąłem jakieś lekcje, czy moja mama mi kupiła lekcje, tak? Więc to tak wyglądało i pojeździłem na ląży i spodobało mi się. Jedyne co, wiem, że nie podobało mi się to strój troszkę, tak? I pomyślałem, gdyby
nie wiem, był troszkę inny strój, tak jak cowboy by mógł jechać w teren i szybko, no to było moje spełnienie marzeń. No i tak się zaczęło. U mnie w rodzinie od zawsze były konie. Mój dziadek miał stajnię skokową. Ja też jak zaczynałem, chociaż był to bardzo krótki epizod, jako dziecko jeździłem w stylu klasycznym. I później mój tata zaczął jeździć w stylu westernowym. I nie zaczynaliśmy od reiningu, zaczynaliśmy od wszystkich innych konkurencji westernowych. Jeździliśmy traila, western pleasure, wszystkie konkurencje jakie były. Reining też. W wieku, jak miałem chyba około 12 lat, to tata kupił dla nas pierwsze quatery i od wtedy się zaczęła przygoda z reiningiem. Zaraził mnie to quaterami znajomy, gdzie trzymałam konie w stajni. Kupiłam wtedy pierwszego swojego quarter horse Maisorima. Nie wiem, po prostu się w nich zakochałam. Są mega inteligentne, są nieduże, pięknej budowy. One są po prostu inne niż reszta. Dlaczego hodowla? Bo to jest chyba najwspanialsza rzecz na świecie. To jest coś, na co mam wpływ, za co jestem odpowiedzialna, co mogę stworzyć. To jest super sprawa, no. Jeździeckie moje pierwsze większe osiągnięcie wydaje mi się, ciężko powiedzieć, bo to z perspektywy czasu każde są jakieś tam etapy w twoim życiu, że myślisz, że odhaczyłeś coś, ale wydaje mi się, że chyba wytrenowanie swojego pierwszego konia i wygranie na nim Mistrzostw Polski, to wydawało mi się, że to było takie coś, co chciałem od tego zacząć, tak? Było to lata temu i kon nazywał się Little Reckless, jak się nie mylę. Mówiłem na niego Reckless i to był taki pierwszy koń, po prostu, którego sobie sam wytrenowałem i wygrałem na nim zawody. Więc to był tak jakby początek, tak? Myślę, że bardzo wiele osób jest czy było na mojej drodze, które pomogło mi się rozwinąć i cenię ich, tak? Bo są takie osoby, tak jak Alex Jarmuła, czy Scott McCutcheon, czy Łukasz Czechoj, co dużo mi pomogli, żeby lepiej jeździć, tak? A Bogdan Czarnik w ogóle uczył mnie jeździć konno, kiedy mnie zabierał w teren, tak? No to są osoby, które były jakimiś autorytetami dla mnie, ale jeśli chodzi o środowisko, to jest po prostu ich mnóstwo. Pracowałem nad tym, żeby móc to robić. Jako, że nigdy nie byłem zamożnym człowiekiem, nie stać mnie było na to, żeby kupować sobie jazdy, treningi i tak dalej. I po prostu pracowałem i za pracę mogłem podpatrywać najlepszych w Polsce, później najlepszych w Europie, później najlepszych na świecie. Z czasem doszło do tego, że za te treningi nie musiałem płacić nie dlatego, że to odpracowywałem, tylko jakby dlatego, że poziom, jaki reprezentowałem, już nie był zawstydzający i mogła być to transakcja wiązana. Pierwsze takie znaczące to chyba w 2018 roku wygranie europejskiego Futurity Level 3. To było takie pierwsze takie naprawdę znaczące zwycięstwo. Generalnie jako właściciel koni powinno się, przeważnie ludzie patrzą, o ten trener wygrał to i to jest dobry, tak, wygrał tyle pieniędzy, jest super. No moja przygoda zaczęła się z wieloma trenerami. Współpracowałam i z trenerami w Ameryce i w Europie, ale postanowiłam, że chcę mieć wszystkie konie w domu tak naprawdę, nie porozsyłane po świecie i nie wiem, mogę ich dotknąć, zobaczyć jak się czują. No i szukałam trenera. No i znalazł się Łukasz Czechowicz, którego znam od dzieciaka, którego obserwowałam na arenach jako dzieciak. Przyszedł jest u mnie już 8 lat i oprócz tego, że ma nieziemski talent, wyczucie, to jest jeszcze przede wszystkim super człowiekiem. Ciepłym, rodzinnym, uczciwym, szczerym do bólu człowiekiem. I to jest jakby priorytet w relacjach i z końmi, i ze mną, że czujemy się, jakbyśmy byli rodziną. Przez myśl nie przeszło, kupując Jojo, że ja dojdę do tego miejsca, w którym jestem, w którym on jest.
ja się po prostu w nim zakochałam. To nie było tak, że a, kupię tego giera, on będzie krył i jego potomstwo wygra $1 000 000. Nigdy tak nie było. On mi się po prostu podobał, ja się w nim zakochałam, go kupiłam. Ja nigdy nie miałam planu co do niego, co będzie za rok, za dwa, za trzy. Udało się, tak? To było bardzo duże szczęście dla mnie i dla niego. Jest na tyle super ogierem, że po prostu jego potomstwo wygrywa. Ale nigdy nie można przewidzieć takich rzeczy, nie da się. Po prostu tak się dzieje. To jest na pewno sport, gdzie konie decydują o nas, tak? To konie nas uczą i konie pozwalają nam osiągać wyniki, więc my potrzebujemy na pewno konia, który zechce z nami współpracować i będzie chciał te rzeczy robić, które jakby mówimy mu, które ma zrobić, tak, w patelni. My nie jesteśmy w stanie jakby za konia zrobić dobrego spina, czy za konia zrobić dobry stop. My możemy go tylko poprowadzić w te miejsca i dać mu jakby okazję, żeby zrobił może to najlepiej, jak potrafi, tak? Ale to tak naprawdę koń musi wykonać te wszystkie manewry i zrobić za nas tą pracę. Na pewno pracujemy jako zespół, ale tutaj myślę, że w moim odczuciu konie po prostu więcej robią niż ja. Pokazywanie i jazda konna jest pod tym względem fascynująca, że uczy tego, że trzeba mieć świadomość swojego ciała, żeby móc mieć świadomość ciała konia, prawda? Że jeżeli wiemy, co się dzieje z naszym ciałem na koniu, to jakby łatwiej się to przekłada na to, jak współpracujemy, jak rozmawiamy z koniem, że nie wiem, nasze ciało, nasze ręce, nogi, ostrogi, to nie jest narzędzie represji, nie jest narzędzie do dokuczania konia, tylko jest to narzędzie komunikacji, że chcemy naszego partnera w drużynie jakby też namówić do tego, żeby razem z nami grał, żebyśmy razem startowali na zawodach, żeby to dla nikogo nie było coś strasznego, żeby te emocje, które mamy na arenie, jakby były wspólne, żebyśmy na arenie czuli się dobrze razem. Myślę, że i to jest bardzo ważne. Myślę, że może nawet troszkę ważniejszy jest koń. Może to jest 50-50 albo bardziej 60-40 na konia i jeźdźca. Jakiegoś czasu i bardzo dobrze, że sędziowie kładą bardzo duży nacisk na to, żeby można było zobaczyć, że czy koń wykonuje dany manewr z chęcią, czy jest do niego przymuszany. Z reguły każde dotknięcie ostrogą wiąże się z tym, że koń też ruszy ogonem, czy będzie po prostu to troszkę widoczne. I zawsze każde ruszenie ogonem, czy takie sygnały, które koń daje sędziemu, że jest po prostu, ma nakładaną na siebie jakąś, powiedzmy, presję, wiąże się z odbieraniem punktów, tak? Cały reining chodzi o to, żebyś ty w ogóle nie wiedział, jak ja nim kieruję, tak? Czy żeby to było bardzo przyjemne do oglądania, żeby to była taka po prostu miła komunikacja z koniem. Więc jeśli ta zmiana nogi jest przykładowo z dużego, szybkiego koła na duże, szybkie koło, ona musi być cały czas w tym samym tempie, ten koń powinien płasko zmienić i po prostu biec w drugą stronę, cały czas być w pozycji. Jest gro ludzi, którzy spoglądają, może tak dumnie to zabrzmi, na mnie, jakbym potrafił jeździć konno. Ja bardzo bym się chciał w swoim życiu nauczyć jeździć konno. Pewnie mi się nie uda, ale cały czas się staram to zrobić. Przez to jest to fascynujące, bo ta droga nigdy nie ma końca. Zdecydowanie mój ulubiony koń to Frozen Shining Gun. No po prostu taki jeden na milion dla mnie, tak? Koń w spinie powinien wyglądać dobrze.
bo to ma pewnie kurde. Szkodzi, że ta noga musi być. Jeśli siedzę i tak robię, to też to widzę. Przepraszam. Oceniam running, znam bardzo popularną dyscyplinę, wszyscy mnie zaczepiają na ulicy. Mówię, hej Rafał, jak wam na ostatnich zawodach? Moje pierwsze, tak, większe chyba osiągnięcie. Chyba skończyć szkołę, tak? Nauczyć się chodzić i tak dalej. Nie chcę, żeby było tam w ogóle... Dobra. Że... No. Nie wiem, robić coś, co cię zajmowało. Ej, ale nie poziomo się robi zdjęcia? A jak, tak? Nie. Poziomo się zdjęcia robi.